miałem takie marzenie i sportowe, i połączone właśnie z czymś, co dawało mi dodatkową motywację, uzyskanie kwalifikacji na Mistrzostwa Świata w Ironmanie na dystansie 1-2. Podwójne marzenie ze względu na to, że miało być rozgrywane w miejscu, gdzie zawsze chciałem go odwiedzić, czyli Nowa Zelandia. Wybucha pandemia, bezradność, że no musisz czekać, nie wiesz, ile to potrwa. Zaczęliśmy szukać nowych rozwiązań, no i wtedy się zrodził pomysł właśnie treningów dla tych, którzy do tej pory się przygotowywali, no i dla wszystkich, którzy chcieli ze mną ćwiczyć właśnie jako trenuj w domu. Treningi, gdzie można skorzystać z jakiejś tam alternatywy, można było skupić uwagę na trochę innych rzeczach. Sport przede wszystkim mobilizuje nas do wielu rzeczy, on też uczy nas konsekwencji, on też uczy nas takiego zdyscyplinowania, no i myślę, że to też pomaga w tych pozostałych dziedzinach, jeśli będziemy biegać, jeśli będziemy cieszyć się z tą aktywnością sportową, będziemy mieć lepszy nastrój, będziemy mieć lepszy humor i też się będzie przenosić to pozytywne nastawienie do tego, żeby pokonać też tą pandemię, jakby nie dołować się tą pandemią, żeby nie widzieć tylko wszystko w czarnych barwach. Nie będziemy zdenerwowani, te reakcje również takie negatywne, które się wywołują w pracy, czasem nawet w domu gdzieś tam. Tu będziemy mogli odreagowywać biegając, jeżdżąc na rowerze, wychodząc na spacer czy chodząc w nordic walkingu. Stwierdziliśmy sami, odkryliśmy, że to jest nam tak naprawdę potrzebne i to jest nam tak naprawdę niezbędne, bym powiedział, do tego, żeby normalnie funkcjonować. I myślę, że ten głód sportu będzie się przejawiał nawet w startach online dzisiaj.